when it's just you, well, times can be tough. Cześć wszystkim, z tej strony Kamil z kanału Encyklopedia Kryptowalut. Dzisiaj, jak widzicie, trochę wcześniej ten film wleciał na kanał, ponieważ no jest sobota, mam trochę wolnego czasu, więc stwierdziłem, że nagram wam to z rana. Kto będzie miał czas teraz sobie to obejrzeć, to sobie obejrzy. A jak ktoś pojechał gdzieś teraz odpoczywać nad wodę czy połazić po górach, no to zerknę sobie na to wieczorem. Chociaż będą tu informacje, które będą mogły mieć wpływ na to, kiedy oglądacie ten film, bo po tym, jak ostatnio wypuściłem, pierwszy film wypuściłem o kryptowalucie Ascobar, no to jej cena podrosła wtedy już tylko o 100%, a teraz jak ktoś zakupił wtedy po moim filmie Ascobara, no to jest jakieś 600% do przodu. Oczywiście nie starałem się w żaden sposób shillować tych coinów, po prostu stwierdziłem, że to jest mały token z ciekawym jakby pomysłem na to, co chcą zrobić i taki token wam po prostu powiedziałem. W żaden sposób te tokeny, o których ja dzisiaj powiem i o których mówię zawsze, nie są rekomendacją finansową. To, że ja w nie wchodzę, to są moje pieniądze, ja je mogę stracić, a wy później, żebyście nie pisali mi na Discordzie, o kurde, wszedłem albo na górce, albo za późno, albo straciłem pieniądze. No bywa, no to są tokeny DeFi, to są nowe tokeny, na których może być szybka pompka, ale może być też jeszcze szybszy zjazd, więc musicie po prostu na to uważać. O czym jeszcze dzisiaj? Dzisiaj właśnie o tym, że dominacja Bitcoina spada, a to prawdopodobnie zwiastuje nam hossę. Czy do tej hossy dojdzie? No zerkniemy sobie na jeden z wykresów i pomyślimy, czy ta hossa już się zbliża, a co tak naprawdę może być takim czynnikiem, który tą hossę jednak może zatrzymać. Kolejna sprawa, nowe gemy na celowniku, tak jak już powiedziałem. No i jeszcze na koniec znowu przepraszam bardzo wszystkich tych, którzy żygają tym tematem, ale budzi on mega dużo kontrowersji cały czas w internecie, więc postaram się jeszcze tylko skomentować dwie wypowiedzi pewnych osób, które o Amplu się wypowiedziały, według mnie bez głębszego zgłębienia tego tematu. Dobra, przechodzimy na koń paprykę. Na papryczce co widzimy? No to widzimy, że Ethereum poszło 20% do góry w ciągu ostatnich 7 dni. Dla wszystkich osób, które oczywiście chciały wyjść do Ethereum, na przykład z Ampla, jest to zła wiadomość, tak jak już wspominałem we wczorajszym filmie, bo tego Ethereum będziecie mieli mniej po prostu po przemianowaniu na Ethereum Ampla. Oczywiście, takie wzrosty powodują to, że przychodzi jakaś korekta, chociaż oczywiście Ethereum, tak jak już mówiłem, jest mega niedowartościowane, według mnie przynajmniej, według wielu innych osób. Natomiast po takim wzroście 20% jakaś korekta powinna przyjść. Osobiście liczę na nią za jakieś 2 tygodnie, aż już namnożę sobie, że tak powiem, Ampla, tak jak już powiedziałem i wyjdę do tego. No ale ogólnie Ethereum prężnie się rozwija, hype poszedł przez to, że ma ten testnet być zaraz. Zobaczymy, jak będą wyniki z tego testnetu wyglądały. Czy on będzie się dobrze, czy on będzie dobrze działał, czy nie będzie dobrze działał. No bo jak będzie dobrze działał, jak te Ethereum 2.0 zaraz ma wejść, ta pierwsza faza, bo ta ostatnia to półtora roku jeszcze pewnie na nią poczekamy, jak nie 2 lata. Natomiast hype na pewno nie minie ten projekt. Z top 10, no to jeszcze Litecoin ostatnio 12%. Binance Coin 17%, Binance Coin, jeżeli ktoś nie wie, miał chyba z tydzień czy półtora tygodnia temu palenie kolejnej ilości tokenów. Przed tym paleniem tokenów zawsze ta cena rośnie, no i tym razem było tak samo 17%. Parę osób do mnie prywatnie się odezwało i pytało się o Binance'a, powiedziałem, że ok, jeżeli chcecie krótkoterminowo bardzo zagrać pod jakieś wydarzenie, to będzie spoko wybór. Ja nie grałem na Binance, bo tak jak mówię, nie mam tam zbyt dużych środków, mam trochę Binance Coinów, ale jakby nie spekuluję na tym, więc to leży sobie na portfelu. Jeszcze wiele osób mówi i jak popatrzycie sobie na wykres na przykład z 2017 roku, że najpierw zaczynał się rajd na Litecoinie, Litecoin więcej rósł, a zaraz po Litecoinie dopiero ruszał Bitcoin. No jak na razie Litecoin ruszył się o 12% w ciągu ostatnich 7 dni, Bitcoin o 5% tylko porósł do góry, więc gdzieś nam się tutaj to składa w jedną całość, ale oczywiście no, to, że Litecoin akurat sobie chwilowo urósł, bo reszta altcoinów też rośnie, o czym zaraz powiem, nie musi jeszcze zwiastować taki mały ruch, żadnej nam tutaj hossy, żadnego już wejścia w tą bańkę. Poza tym zobaczcie, Litecoin kosztuje teraz tylko $47, gdzie przy szczycie to było ponad $300, jeszcze rok temu kosztował ponad 100, także naprawdę on do swoich szczytów to jeszcze ma bardzo, bardzo, bardzo daleko. Poza tym, tak jak już wypowiadałem ostatnio, ja sprzedałem wszystkie swoje Litecoiny, bo po prostu jest to coin, którego 2 razy kupiłem i 2 razy na nim straciłem, a chciałem zagrać na nim spekulacyjnie, niestety kupowałem go w złym momencie. Także no po prostu każdy z nas chyba ma jakieś takie projekty, które
gdzieś tam zakupił albo próbował zakupić w historii i jest na nich na minusie, albo zawsze na nich był na minusie. Ja tak mam na pewno z Litecoinem, to jest chyba taki jedyny projekt, którego wiem, że już się nie dotknę, jeżeli chodzi o spekulacje, bo mi widocznie nie służy. Nie rozumiem tego projektu, nie rozumiem tego dokładnie, jak on się porusza po wykresie, dlatego to zostawiam. Handlujcie na tym, na czym się znacie. Jeżeli się znacie na wykresie Bitcoina, handlujcie Bitcoinem. Jak się znacie na Ethereum, handlujcie Ethereum. Jak jakieś alty do Was przemawiają, na przykład do mnie przemawiał wykres Sidecoina, to na tym Sidecoinie też pewne ruchy robiłem. Dobra, przechodząc do tych altcoinów, to zobaczcie sobie wykres dominacji Bitcoina. Jest to wykres jednodniowy, znaczy świeczki jednodniowe, więc dość szerokie spektrum tego wykresu. No i widzicie, że w tym momencie spadamy z tą dominacją Bitcoina. Co to oznacza dla osób, które mogą tego nie wiedzieć? To, że kapitał odpływa z Bitcoina do altcoinów. Do Ethereum, do XRP, do Cardano, do tego Litecoina, do całej masy tych tokenów DeFi wszystkich. Kapitał odpływa z Bitcoina właśnie do altów. To samo mieliśmy tutaj, zobaczcie, kiedy mieliśmy hossę na altcoinach w 2017 roku, no to dominacja Bitcoina spadła na samym szczycie oczywiście bańki aż do 35%. W tym momencie to są 62,5%, jeżeli chodzi o dominację Bitcoina, więc gdzieś jeszcze do tych szczytów mamy kupę miejsca oczywiście. Tutaj już w lutym mieliśmy oczywiście podobny atak, też na tą dominację Bitcoina, też tutaj altcoiny mocno rosły. W tym momencie to przebiliśmy, knot był, cofnęliśmy się z tą dominacją, no i jak sobie przybliżymy, no to naprawdę, ale z dnia na dzień tego kapitału z Bitcoina odpływa, a dopływa właśnie do altów i stąd między innymi taki wzrost oczywiście też Ethereum. Także no zobaczymy, jak to się rozwinie. Śledźcie ten wykres, ja go będę co jakiś czas pokazywał, żebyśmy sobie wszyscy zobaczyli tutaj, gdzie z tą dominacją jesteśmy i ile tego kapitału z Bitcoina odpływa. Oczywiście to nie znaczy, że Bitcoin zostanie zdetronizowany zaraz i spadnie z pierwszego miejsca. Nie, jak ktoś jest Bitcoin maksymalistą, tego się oczywiście nie powinien obawiać. Natomiast oznacza to, może to oznaczać to, że na altcoinach po prostu da się więcej zarobić w tym momencie. Dobra, no i przechodząc do tych całych altcoinów, mam dzisiaj przygotowane dla Was dwa projekty, które dosłownie są świeżynkami. Jeden pojawił się na Uniswapie wczoraj, czy tam przedwczoraj, a ten drugi jest w fazie jeszcze pre-sale, także już w ogóle możecie być na samym początku tej zabawy całej, ale oczywiście wiąże się to z mega ryzykiem, tak? Powtarzam po raz kolejny. Pierwszy token to Vision Network. Oczywiście, jak się Kowalski śmiał wczoraj, musi mieć w nazwie DeFi albo Network, to oczywiście ma Network. Jak na razie te wszystkie networki, Meridian Network, Ascobar Network, wszystko nam fajnie rosło po kilkaset procent, także szukam kolejnego networka, no i mam. Vision Network. Czym Vision Network ma być? Oni mają posiadać taką funkcjonalność, która się nazywa Vision Bridge. Vision Bridge, czyli most. Już Wam pokazuję to w white paperze, o co chodzi. Dokładnie to ma być to. Ma to być most pomiędzy różnymi tokenami DeFi. Problem jest z DeFi'ami teraz taki, jakby nie patrzeć, że wszystkie mają swoje gdzieś tam aplikacje, wszystkie mają te swoje miejsca, gdzie możecie pobierać pożyczki i te pieniądze wpłacać. Wszystkie te tokeny zajmują się czymś innym, DMM na przykład tutaj łączy świat pieniędzy, kryptowalut z asetami takimi namacalnymi, jak tam samochody i nieruchomości. Oczywiście Compound, Lend też na czymś innym działa. No i jest problem z tym, żeby się między tym wszystkim komunikować. Vision Bridge ma być taką kryptowalutą, która ma stworzyć właśnie taki most pomiędzy tymi różnymi DeFi'ami. Czy to zadziała? Nie wiadomo. Oczywiście ma to sens. Byłoby to naprawdę fajne. To jest taka interoperacyjność w świecie DeFi, która właśnie połączy różne projekty DeFi, może nie w jedną całość, ale pozwoli się nam w łatwiejszy sposób ze sobą komunikować. Jeżeli chodzi o roadmapę tego projektu, wygląda to tak, że teraz wypuścili dosłownie chwilę temu tokeny, o tokenach jeszcze zaraz, w Q4, czyli na koniec tego roku mają wchodzić na jakieś pierwsze giełdy, no i ma być bardzo mocny marketing tego projektu. W drugim kwartale przyszłego roku ma wyjść ten most cały, ten Vision Bridge, no i tak dalej, później mają być wybory nodów tutaj i tak dalej, ma się troszkę tutaj podziać. Jest light paper, jeżeli ktoś chce to kupić, to jest to do kupienia w tym momencie na Uniswapie, podam Wam adres smart kontraktu Uniswapu tego projektu, jeżeli ktoś będzie chciał kupić, bo ostatnio wiem, że były prośby o to, że jeżeli omawiam jakiś z tych projektów, to żeby podać adres smart kontraktu w opisie, no bo oczywiście mogą tu być wałki jakieś, mogą być problemy z tym, że jakiś bad actor podszyje się pod ten projekt, da taką samą nazwę, a jednak to będzie nie ten projekt, o którym mowa.
Jeżeli chodzi tutaj jeszcze o tokeny, to była faza pre-sale i te tokeny kosztowały 0,0005 chyba, tak, w pre-sale'u. Teraz wyszły, kosztowały 0,001, a teraz jak patrzyłem dzisiaj na Uniswapa, cena to jest z jedynki zmieniła się na trójkę, czyli już poszedł 200% do góry na tej swojej cenie, więc jeszcze nie jest tak daleko gdzieś tam od dołków. Na przykład Ascobar kosztował 0,001 tak samo w fazie pre-sale, czyli za 1 ETH można było dostać 200 tysięcy ASCO, a jak weszliśmy tak naprawdę, jak pokazywałem wam w filmie, to też kosztowało 0,003, czyli jakby też 200% czy tam 250% do góry. Także nie jesteśmy jeszcze w złym momencie, myślę tutaj. Tokenów z tego co kojarzę jest chyba 200 milionów, więc nie jest to jakaś potężna liczba. Możemy zresztą, jak będę pamiętał, to wkleję, może tutaj gdzieś jest to napisane w white paperze. Już przejdźmy sobie szybciutko. Szybka nauka tego, jak to działa. Inflacja. Nie widzę tej wiadomości. Tutaj na Uniswapie chyba ta informacja jest. W ogóle jest tutaj dużo newsów, bo oni nie są jeszcze nawet na CoinGecko. Jakby ktoś szukał na CoinGecko tego projektu, to go tam nie znajdziecie. Na CoinGecko ma być dopiero dodany. Jak wchodzą projekty na CoinGecko, na CoinMarketCap, bo to też ma być, no to oczywiście jest szał ciał zawsze. I jeszcze tam parę newsów w tym projekcie jest. Wejdźcie na Telegrama, Telegrama do nich też podam, tam macie cały spis informacji i newsów, które mają na przestrzeni teraz kilku dni być jakby wypuszczone do świata ludzi. Także to jest jeden z tych projektów. Napiszcie, co o nim uważacie. I drugi projekt to jest LIT. LIT jest to projekt podobny troszkę do Ascobara i współpracując zresztą z Ascobarem, chcą podobnie jak tutaj Ascobar skupić się na tym, aby walczyć z tymi wszystkimi skamami, które wchodzą na Uniswapa. Wiecie, jak jest teraz na Uniswapie? Ktoś sobie tworzy super projekt, jak na przykład Uniswap Crypto Network, czy jak to tam się nazywało, tworzy smart contract, mówi, że ok, jest pre-sale, wpłaccie nam hajs, dodają na chwilę jakąś płynność do tego tokena, żeby można było robić transakcje, zabierają zaraz całą płynność, no i niestety jesteście w czterech literach z tymi swoimi tokenami, bo zostajecie z tokenami, których nigdzie nie możecie sprzedać. I zarówno ASCO, zarówno właśnie tutaj Liquidity Dividends Protocol, tutaj jest protokol, widzicie na końcu, a nie network, przepraszam bardzo, właśnie będą polegały na tym, że będą przeprowadzać takie pre-sale na Uniswapie w porozumieniu z projektami, które po prostu będą na ten Uniswap wchodziły. One będą miały możliwość zamrażania zarówno Ethereum, jak i tych tokenów, które będą sprzedawane na Uniswapie w smart kontrakcie, tak, żeby nikt nie mógł przez jakiś czas tych tokenów i Ethereum zabrać. Po to, żeby ta płynność była dostarczona, po to, żeby nie było tutaj problemów i wałków tych projektów, które po prostu chcą być nieuczciwe. Na tym mniej więcej ma ten projekt polegać. W tym momencie jest presale, ma się też odpalić właśnie staking po jakimś czasie, także tak samo podobnie jak w ASCO. No i co? No jeżeli kupicie sobie to w presale'u, to pamiętajcie, że 2,5% tokenów zostanie wam zabranych jako fee tutaj. ASCO to jest 1%, to jest 2,5%. No i jest presale, tak jak powiedziałem, dopiero 336 osób zakupiło tutaj tokeny. Ja też tu wsadziłem delikatnie 1,5 ETH. Zobaczymy, jak to wypali. Wsadziłem tutaj delikatnie 1,5 ETH. Nie na tym koncie oczywiście, na innym koncie. No i na razie zabrali 844 ETH. I za każde 8 godzin, znaczy presale zwiększy się o 8 godzin, jeżeli dojdzie tutaj kolejne od 100 do 1000 Ethereum, więc ten presale może potrwać albo do jutra, albo potrwać jeszcze kilka dni, w zależności od tego, ile osób będzie tym zainteresowanym. W przeciwieństwie do większości tutaj projektów, jest tutaj link referencyjny. Podam wam go w opisie, kto będzie z was chciał skorzystać, to będzie mógł skorzystać. 2,5% tych tokenów dostanę od was po prostu. Nie wiem, no zobaczymy. Dawno nie widziałem linków referencyjnych w tych projektach DeFi-owych i Uniswapowych. Jest to coś innego. Ja nie jestem jakimś mega fanem tutaj piramidek, ale to piramidka nie jest, to jest zwykły referral, który was nic nie kosztuje tak naprawdę. Zobaczymy. I jeżeli chcecie dostać 2% więcej tokenów, tych tutaj, które kupicie, to musicie wejść do nich na Telegrama, napisać do admina, podam wam nick admina, i oni was dodadzą do whitelisty, wasz adres publiczny Ethereum, na który dostaniecie te tokeny. Dlaczego? Po to, żeby uniknąć Sybil ataku. Zapytałem się właśnie, po co to jest ten anty-Sybil atak, żeby tutaj nie zaśmiecić tej sieci. Więc jeżeli się do niej zgłosicie,
napiszecie tylko adres, dostaniecie tutaj informację, że jesteście na whiteliście, no i będziecie te tokeny mogli kupić z 2% takim bonusem i ten cap maksymalny, za ile możecie wejść w ten projekt, zwiększy się tam chyba do 20 czy 20 paru Ethereum. Tak to będzie wyglądało. No jak kupujecie, to podajecie tutaj po prostu swój adres ETH, bo najpierw zostaniecie połączeni przez MetaMask albo przez jakiś tam inny portfel, no i te tokeny Wam zostaną tutaj przyznane. Natomiast póki ten presale się nie skończy, to tych tokenów nie zobaczycie na MetaMasku. Nie szukajcie ich na MetaMasku ani nigdzie indziej, bo te tokeny, bo presale się musi skończyć, żeby te tokeny zostały zwolnione ze smart kontraktu. Miejmy nadzieję, że to wszystko wypali. Strona internetowa tutaj, tak jak powiedziałem, jest, opis, wszystko jest. Także no zobaczymy. Zobaczymy, jak ten projekt pociągnie. Skoro współpracuję z ASKO, mam nadzieję, że obydwa te projekty poradzą sobie super. No ale tak jak mówię, inwestujcie pieniądze tylko te, które możecie stracić. Te presale ostatnio na Uniswapie kończyły się przeważnie fuck-upami. Oczywiście było kilka super presale, gdzie ludzie pozarabiali po kilkanaście razy, ale oczywiście nie mówię, że ten się tak skończy. Dobra, to by było na tyle, jeżeli chodzi o te gemy. A, jeszcze jeden link. Tutaj jeszcze, o widzicie, znikła mi. Dark Crypto Lady mówiła o kryptowalucie, która się nazywa Ring. Jest to oczywiście kolejny DeFi, no i on urósł sobie już tam jakieś 200 czy 300% od swojego dołka, ale nadal ma oczywiście dużo, dużo miejsca na wzrosty. Widzicie, zgubiłem ten tweet, miałem to przygotowane, ale musiałem zestartować komputer, no i niestety. Tu, o widzicie, link. Więc wejdźcie sobie, poczytajcie, co to ten link jest i tyle. Dobra, no i jeszcze chciałbym skomentować dwa filmy, które zostały wrzucone na... Jeden z nich został wrzucony na kanał DaVinci'ego. Pana ostatnio możecie nie kojarzyć, jeżeli ktoś jest nowy, bo przestał nagrywać przez jakiś czas filmy. Ktoś tam mówi, że mu się pieniądze skończyły, czy tak było, nie wiem. No ale oczywiście wypowiedział się o AMPL-u i w 3 sekundach i powiedział po prostu, że to jest scammy coin, że według niego to jest Ponzi. Zobaczcie, jak ta cena skacze. Raz do góry, raz w dół, raz do góry, raz w dół. No oczywiście też nie zgłębił się, chociażby 5 minut nie poświęcił na to, żeby przeczytać white paperu, żeby zobaczyć, że po prostu jest rebase, ludzie wysprzedają rebase, ludzie wysprzedają i tak po prostu to ostatnio działa. No ale on mówi, że to jest scam, schemat Ponziego oczywiście i ta cena tak skacze. On mówi, że jak spadnie do $1 czy tam poniżej, to on wtedy dopiero by kupował. No, sorry, ale wtedy już może być grubo za późno, niestety. No, tak to jest, jak ktoś się wypowiada, kto nie za bardzo zgłębił temat. I to już nie mówię, że jakoś bardzo, tak, tylko naprawdę podstawy podstaw. No i dzisiaj blog prezesa też wypowiedział się o Amplu i też powiedział, że według niego to jest schemat Ponziego, no bo jak ta cena też tak może skakać do góry i w dół, tak? I że jakieś tokeny jeszcze dodatkowe dajecie, no przecież to już na bank jest scam i oszustwo, bo dostajecie nowe tokeny i to takie procenty codziennie. No, ja tutaj wyraziłem się w komentarzu pod jego filmem, jeżeli ktoś chce, no to oczywiście może mój komentarz do tego przeczytać. Nie chcę mi się tłumaczyć po raz kolejny, jak ten projekt działa. Kto wie, ten wie, kto nie wie, to zapraszam do 5 chyba moich filmów o tym projekcie i tam zgłębcie sobie wiedzę. Oczywiście to, co oni mówią, że nie będzie to trwało wiecznie, że te Ethereum jest teraz tak drogie, że może pokrzyżować gdzieś tam szyki tej bańce DeFi-owej, która by się miała rozpocząć i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to jest prawda. To, że na Amplu pewna część osób straci, która wejdzie na ostatnim wybiciu, to też jest prawda, no ale jak na razie zarabiamy fajną kasę. Dzisiaj rebase wynosił 10,2%, teraz się szykuje jakieś już 12%, także coraz lepiej i no jest po prostu w porządku. Dobra, także w tym filmie to już by było na tyle. Rebase z Wami, że tak powiem, na koniec. No i widzimy się w następnym materiale na kanale. Cześć!